Hej kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale Selen! Zobaczcie, mam dla Was dzisiaj aż trzy świetne zestawy od My Little Pony. Każdy z nich jest wyjątkowy, naprawdę wykończony perfekcyjnie. Są bardzo kolorowe, prześliczne, no i bardzo, bardzo eleganckie. Są to idealne pomysły na święta, także koniecznie kochani oglądacie dalej i zobaczycie, dlaczego warto je mieć. Na początek przede wszystkim musicie przyznać, że ten domek piernikowy jest po prostu przepiękny. Jest po prostu bardzo elegancko i bardzo dokładnie wykończony. Zobaczcie, ma przepiękny daszek, taki zimowo-piernikowo-kolorowy. Jest naprawdę boski. No i zobaczcie, oprócz tego widzimy, że nasza Pinkie Pie chyba ma urodziny. Zobaczcie, ma przepiękny torcik. No i zobaczcie, nasza Pinkie Pie ma cudowne brązowe wąsiki i jeszcze ma taki cudowny kapelusik, spójrzcie, o, przepiękny, prawda? Są to chyba jakieś imprezowe przebrania. Tak samo przyjaciel, który przyszedł do Pinkie Pie, również jest przebrany. Nie wiem, czemu mi się on kojarzy z Elvisem, a Wam? To może jest taka właśnie podobizna Elvisa? No i jeszcze ma cudowny akordeon, brązowo-żółty. Wygląda to naprawdę świetnie. A może ten niby Elvis śpiewa naszej Pinkie Pie 100 lat? Zobaczcie, ten tort jest tak duży jak nasza Pinkie Pie. To co, zobaczmy teraz jej domek. Zobaczcie, ten domek jest bardzo uroczy. Mamy tutaj cudowną babeczkę. Pokazuje to, że chyba w środku mieszka ktoś, kto uwielbia słodycze. No i zobaczcie, cały jest kolorowy, ma przepiękne wzorki, ma różne różowe elementy. No i zobaczcie, drzwiczki mogą się otwierać w ten sposób, na samej górze, jak to dla koników przystało, prawda? Że mogą sobie tak kukać tutaj, kto przychodzi, ale również możemy otworzyć calusieńkie drzwiczki. No a w środku domku mamy aż dwa pięterka, parter oraz pierwsze piętro. Zobaczcie, tutaj mamy również takie pięterko, no i wspaniałą szafę z książkami i słodyczami przede wszystkim. No i zobaczcie, jest taka przepiękna półeczka, jest również parapecik z okienkiem. No i myślę, że możemy ten domek naprawdę wyjątkowo ozdobić, żeby było jeszcze bardziej kolorowo. No to co, czas włożyć naszą Pinkie Pie oraz jej torcik. Może za chwilę zaprosi swoich znajomych do siebie i będą razem świętować jej urodziny. Następny zestaw należy do Rarity. Czas go otworzyć, ale zobaczmy, co my tu mamy z tyłu. O, wow, zobaczcie, czyżby nasza Rarity była jakąś projektantką mody? Zaraz się przekonamy. Jest nasza piękna Rarity, zobaczcie, jakie ma przepiękne włosy, jak to w tym zestawie przepięknie wygląda. No i ma takie zalotne oczko, a także cudowne gwiazdeczki na nóżkach. Zobaczmy, jak jest w jej pałacyku. Spójrzcie tylko, on jest przepiękny, wygląda jak prawdziwy pałac. Dominuje róż, fiolet, no i niebieski. Ale zobaczcie, ile tutaj dominuje koloru żółtego. Może to jest bardziej złoty. No bo zobaczcie, mamy tutaj przepiękny szyld, bo to nie jest zamek, to nie jest domek, a to jest butik naszej Rarity. Ona tam w środku chyba naprawdę projektuje same piękne rzeczy. Drzwiczki oczywiście się otwierają, no i zobaczcie, co my mamy w tym zestawie. Na pewno mamy cudownego manekina, na którym możemy projektować nasze ubranka. Jest również w zestawie cudowny właśnie ubiór, zaprojektowany przez naszą Rarity. Możemy założyć tą wielką wieczorową suknię na przykład na naszego manekina. Zobaczcie, wygląda świetnie. No i przede wszystkim mamy także maszynę do szycia, spójrzcie. Oprócz tego mamy taki ciekawy element, który możemy właśnie położyć jako siodełko, ale także jest w tym zestawie przepiękny kociak, który może być na przykład pomocnikiem naszej Rarity, albo będzie nawet jej przeszkadzać. Mamy w zestawie także super różowy materiał, który możemy wykorzystać do naszych różnych materiałów oraz do różnych szyć. Jest także miara, zobaczcie, nasza Rarity może zmierzyć jakiegoś klienta, żeby zaprojektować dla niego cudowny strój. No i mamy również kolejną koleżankę Rarity, może być na przykład jej klientką, albo na przykład może ekspedientką, albo pomocnikiem, może zatrudniła ją do swojego sklepu.
W naszym butiku również jest pięterko, na przykład nasz kociak się może właśnie tam ukryć. Ostatni zestaw jest również przepiękny, bardzo efektowny, no i również kolorowy, zdecydowanie widać najwięcej zieleni, ale ten zestaw ma naprawdę wiele elementów w środku. No i zobaczcie, cóż to takiego? Nasza Twilly Sparkle jest razem z koleżanką, to chyba jakieś halloweenowe party, zobaczcie, są tak ubrane bardzo mrocznie. Zresztą za chwileczkę sami się przekonamy, otwierając ten zestaw. No i jest nasza Twilight Sparkle. Zobaczcie, jej koleżanka ma nawet pająki na włosach i ma cudowną taką szarą pelerynę. Oczywiście nasza ulubiona Twilight Sparkle również ma cudowną pelerynę. Zobaczcie, taka bardziej magiczna, jak to na nią przystało, pasuje do niej jej włosków. No i zobaczmy, jaki jest jeszcze domek. Zdecydowanie widać, że będzie to jakaś mroczna impreza. Drzwiczki oczywiście możemy otworzyć. No i zobaczcie, okienka są bardzo magiczne. Wyglądają świetnie. Coś tu ciekawego zwisa, czyli rzeczywiście coś jest na rzeczy. Mamy nawet ul! Wow! Mamy przepiękny nawet balkonik, zobaczcie. No i na samej górze również jest cudowny balkonik. Możemy z niego podziwiać przepiękne widoki. Zobaczcie, a w środku jest tyle pięterek. Wow, jest ostatnie pięterko i schodki na samą górę. Tu również są schodki, zobaczcie, na jeszcze inne pięterko, na pierwsze. Jest jeszcze parter, są aż trzy pięterka. W sumie tutaj jest jeszcze pół pięterko, gdzie są książki. No i sprawdźmy, jakie mamy akcesoria. Oprócz naszych kucyków, o zobaczcie, mamy coś jeszcze. Zobaczcie, troszeczkę mi się ten zestaw kojarzy z Harrym Potterem, bo na przykład mamy ogromniastą właśnie magiczną czapkę, która może wyróżyć nam różne ciekawe przygody. Oprócz tego mamy także, zobaczcie, podstawkę, a na podstawce może być sobie piękna sówka, spójrzcie, praktycznie tak jak u Harry'ego Pottera, prawda? Co my tu mamy dalej? Mamy na przykład magiczny kuferek, zobaczcie, wow, jest naprawdę przepiękny, możemy go oczywiście zamknąć. Oprócz kuferka mamy na przykład magiczną księgę, może w niej są różne zaklęcia. No i tutaj mamy również kolejną książkę, już bardziej zamkniętą. Oprócz tego mamy, zobaczcie, taką brodę, którą możemy sobie założyć i będziemy mieli brodę zamiast na przykład, nie wiem, zamiast pustej brody. No i oczywiście mamy także teleskop, zobaczcie, możemy podziwiać na przykład cudowne widoki, cudowne gwiazdy, ale nie możemy tego postawić, bo trzeba to powiesić na balkoniku, sprawdźmy to. Nasz kucyk już czeka na nas właśnie na balkoniku. No i zobaczcie, da się przyczepić nasz teleskop i możemy podziwiać gwiazdy. Może tego wieczoru będą nawet spadające gwiazdy i wtedy przyjaciółki będą mogły pomyśleć sobie jakieś życzenie i wtedy magiczna gwiazda powinna za jakiś czas to marzenie spełnić. Także kochani, dajcie koniecznie znać, który z tych zestawów podoba się Wam najbardziej. Może jest to ten butik, a może jest to domek na drzewie, a może jest to piernikowy domek. Ja myślę, że naprawdę wszystkie są wyjątkowe. Każdy ma różne akcesoria. No i oczywiście z każdym domkiem możemy wymyślać zupełnie inną przygodę. A myślę, że wszystkie są naprawdę bardzo interesujące i kolorowe i wyjątkowe na prezent. Kochani, jeżeli ten odcinek się Wam spodobał, no to czekam na Wasze kciuki w górze. Oczywiście w komentarzach dajcie znać, który domek jest najbliższy Waszemu sercu. A jeżeli macie ochotę na więcej filmów z tego kanału, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami, unboxingami albo bajkami, no to koniecznie klikajcie subskrybuj. A my się widzimy, kochani, już następnym razem. Do zobaczenia, buziaki, pa, pa!